Witam Cię serdecznie, przyjaciele, nazywam się Łukasz Popiołek. Chciałem Ci powiedzieć, prawda jest taka, że Jezus Chrystus jest. On żyje naprawdę. On jest prawdziwym Bogiem. Jezus Chrystus jest żywym Bogiem. Możesz od tego uciekać całe życie, ale nie zmienisz tego faktu, że Jezus istnieje naprawdę, że naprawdę umarł za Ciebie, z miłości do Ciebie. Możesz go ignorować, ale to nie zmienia faktu, że On istnieje i Ciebie kocha i czeka na Ciebie. Możesz go ignorować, możesz oglądać swojego życia, ignorować Jezusa, ale to nie śmiewać się z Niego. Ale prawdą jest to, że On jest! On jest! I On czeka na Ciebie! Nieważne, czy Ty teraz w ogóle prezentujesz, nieważne, jakie grzechy popełniłeś, nieważne, jakie błędy w swoim życiu popełniłeś, On czeka na Ciebie! On czeka na Ciebie, aż Ty w głębi serca i szczerze zawołasz do Niego i poprosisz Go, aby On przyszedł, dał Ci nowe życie, dał Ci prawdziwą wolność i Go poprosisz, żeby dał im prawdziwe życie wieczne, to On to zrobi. Kiedy szczerze Go zawołasz, to On Ciebie wysłucha. Ja 11 lat temu w taki sposób zawołałem. Bez żadnych figurek, bez żadnych śmiesznych kościołów, kapłanów, które Ci nie są do niczego potrzebne. Żadne obrzędy religijne mi nie pomogły, żadne obrazki, żadni kapłani. Do niczego Ci to nie jest potrzebne, ale potrzebny Ci jest Jezus. Ja do tego żywego Boga zawołałem i od tamtej pory zaczęło się zmieniać moje życie. Zaczął mnie uwalniać z moich lęków, zaczął mnie uwalniać z moich nałogów, zaczął uzdrawiać mnie z moich chorób. Jezus to zrobił, ponieważ zechciałem, zapragnąłem Go w moim życiu. Chciałem pokochać Go i chciałem, żeby On zmienił, całkowicie przemienił moje życie. I to, co się dzieje ze mną, może się dziać z Tobą. Nieważne, jaki masz naród, nieważne, jakie masz problemy, nieważne, ile grzechów miałeś, On Ci chce przebaczyć i dać Ci nowe życie. Wystarczy, że zawołasz do Niego tutaj i będziesz żył tą decyzją. Zawołaj do Niego tutaj. Nie musisz iść do żadnego kapłana, do żadnej świątynki. Nie potrzebujesz tego. Potrzebujesz w szczerym sercu. Zawołasz do Jezusa. Dziękuję.